Proszę wybaczyć, ale wzywają mnie obowiązki. Znowu w tak ciekawym miejscu. Dozowanie napięcia jest cechą mistrzów. Mnie się już mąci od tego wszystkiego. Zatracam poczucie, gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczyna fantazja. Chciałeś, senior, powiedzieć poezja. Nie wiem, do czego pani dąży. Powiem coś, co opiera się na zasadzie geometrii. Chcąc określić nieskończoną wielkość, piszę poziomą ósemkę i dzielę ją przez jedność. Jeżeli pragnę oznaczyć nieskończoną małość, piszę jedynostkę i dzielę ją przez takąż ósemkę. Wszelako te znaki nie dają mi pojęcia o tym, co chcę wyrazić. Nieskończona wielkość to kosmos. Nieskończona małość to nieskończony pierwiastek z najmniejszej części atomu. Oznaczam więc nieskończoność, ale jej nie pojmuję. Jeżeli zatem nie rozumiem, a mogę oznaczyć, to zbliżam się do poezji, która okazuje się bliższą życia, aniżeli przypuszczamy. A wiara? Nauka empiryczna prowadzi do niewiary. Tylko człowiek ciemny, który co dzień widzi jakąś rzecz, sądzi, że ją rozumie. Prawdziwy badacz postępuje pośród zagadek, błądzi, ale z dnia na dzień jest coraz bliższy celu. Jestem kapitanem gwardii, a nie filozofem. Twoja matematyka to martwe liczby. Senior, martwe liczby. Owo zero, plus i minus jeden dali władzę Archimedesowi i Newtonowi równą Bogom. Bardzo zacni ludzie. Ale do czego to wszystko zmierza? Jesteśmy jako ślepcy, którzy błądzą po ulicach nieznanego miasta. Ulice prowadzą do celu, ale my nieraz powracamy do tych samych miejsc, aby dotrzeć tam, gdzie zmierzamy. Widzę tu kilka uliczek, które jak na razie prowadzą donikąd. Należy ułożyć nowe kombinacje, wtedy całość stanie się jasna. Nic bowiem człowiek nie może wymyślić takiego, czego by inny nie mógł rozwiązać.